zadano mi pytanie, co powinien umieć architekt urbanista? Co powinien umieć architekt, w zasadzie jest określony. Można tu przypomnieć zapisy dyrektywy europejskiej z 2005 roku, która mówi, że architekt powinien umieć wyrazić i rozumieć potrzeby jednostek, grup społecznych, władzy w zakresie zarówno planowania przestrzennego, projektowania budynków, konserwacji, wykorzystywania dziedzictwa architektonicznego czy ochrony naturalnej równowagi. Zatem kształcenie architektów idzie za tymi dyrektywami. Co więcej, ma jeszcze do dyspozycji standardy kształcenia, które uszczegóławiają te wytyczne. Uczymy zatem teorii i praktyki w projektowaniu zarówno architektonicznym, architektoniczno-urbanistycznym, w projektowaniu urbanistycznym, planowaniu przestrzennym, czy wreszcie projektowaniu konserwatorskim. Nasi absolwenci są świetnie przygotowani do tej pracy. Oczywiście będą musieli jeszcze odbyć praktykę zawodową, nabyć doświadczenia, zdać egzamin, aby naprawdę mogli ten zawód uprawiać. Jak wygląda jednak sprawa architekta urbanisty? Czy to jest ktoś inny niż architekt? Czy też jest to architekt, który zajmuje się planowaniem przestrzennym i związanymi z nimi zagadnieniami? Ja chyba wolałabym myśleć o tym w ten drugi sposób. Przecież osoby zajmujące się kształtowaniem przestrzenią powinny zdawać sobie sprawę z różnych możliwości w ingerencji w tą przestrzeń, w dużej czy w małej skali. Miasta składają się z budynków, to one budują ich strukturę przestrzenną. Także architekt urbanista to po prostu architekt, którego wiedza jest wzbogacona albo doświadczeniem, pracą nad planami miejscowymi, pracą w zespołach urbanistycznych, a może ta wiedza jest wzbogacona dodatkowymi studiami, na przykład podyplomowymi w tym zakresie. Architekt urbanista to na pewno architekt.